Obiecałem malutki eksperymencik i go przedstawię, o co kaman. Mamy przewód zasilający, żeby nie było, gdzieś jest dziwnie podłączony, idzie tu, idzie do naszego zasilacza. Wsadzam, mamy napięcie, podłączyłem się pod najmocniejszy odczep. Mamy coś koło 13 z czymś i tutaj tak samo pokazuje. Prąd damy, żeby pokazało prąd. Skasujemy i co się dzieje? I mamy 4 ampery i około 11 z czymś. Spróbujemy do drugiej. Mamy 3 ampery i prawie 12. Podłączymy obydwie. Mamy 4 ampery z czymś. 11,60. Tutaj to samo pokazuje. Teraz o co chodziło z całym eksperymentem. Teraz ja sobie zrobiłem obwód. Jest wtyczka, idzie sobie kabelek, idzie sobie do żarówy najpierw. Faza idzie przez żarówę, idzie do gniazdka i teraz zaraz sobie tutaj to wpiąć. Przepraszam, nie mam drugiej ręki. Już mam wpięte. Tu sobie wpiąłem, idzie kabelek, żeby zaś nie było, że gdzieś coś jest nie tak. I mamy zasilanie, robimy ten sam test. Tu sobie wyzerujemy, żeby nie było. Jest niższe napięcie. I co się będzie działo? Im większy będzie prąd szedł przez trafo, tym mocniej będzie żarówka świecić i będzie nam ograniczać prąd. Mamy 3,80 i spadło i mamy 10 V. Tutaj zresztą też to widać. Teraz damy jedno uzwojenie i drugie. Może widać, żarówka zaczyna się lekko żarzyć i mamy tylko 3 ampery z kawałkiem i tylko 10 V. Więc teoretycznie można by było się zabezpieczyć, jak to się mówi, żarówką, że jakby tak zwanie coś trafiło w wiatrak brązowego, nie zjara nam trafo, ani nie zjara akumulatora. Więc można się zabezpieczyć, ale chyba to na razie pominę, bo by optymalna była, to jest 200, nie będzie widać. To jest 200, jakbym miał 150, może jakbym połączył kilka szeregowo, ale może kiedyś zrobię taki eksperyment, że po prostu zabezpieczenie nadprądowe z żarówki. Taka mała wstawka. Witam ponownie. W trakcie montażu testu z żarówką doszedłem do wniosku, że jeszcze zrobię jeden test, czyli z akumulatorem, bo Rafał bardzo fajne rzeczy gada, jak to zaczyna działać. Teraz wiem, o co kaman, więc zrobimy test. Mam zaś przygotowany, mamy watomierz, woltomierz, amperomierz sobie wyzerujemy. Mamy napięcie na akumulatorze, prąd jaki będzie na akumulator, suma poboru, tylko se muszę przełączyć na waty. Mam nadzieję, że widać. Przepraszam, że coś buczy, ale mi tutaj osa wleciała do pomieszczenia, a nie mam zamiaru na razie ją gonić. To jak to się mówi, spontan film. Przypomniało mi się w trakcie montażu, że można tak to fajnie uzupełnić. I dobra, co mamy? Jałowy pobór jest taki sam, czyli żarówka, bo to leci przez żarówkę, żeby nie było. To leci przez żarówkę. Widać, że ten kabel jest do tego wpięty. Specjalnie tak to jakoś ułożyłem. Mam nadzieję, że nie będzie teraz to przeszkadzać. No i tak. Mam odłączony przewód ładowania. Zaraz tu się coś zacznie pojawiać. Spróbuję, żeby było widać tak, że na mierniki i na żarówkę. Przepraszam za tą osę, ale... ampery.
No jest mniejszy prąd na pewno. I szczytowy prąd nie jest, szczytowe napięcie nie jest też takie duże. Ej, ta osa. W. Tak chciałem to jeszcze pokazać. Ale nie widać, żeby żarówka się rozświetlała. Nic się nie dzieje. Dobra. Tak chciałem tylko zobaczyć, czy żarówka coś da radę, czy coś się zmieni. I na pewno jest niższe szczytowe napięcie, ale dalej akumulator się gotuje. Dobra. Chyba tyle w temacie. Mniejszy prąd, mniejsze szczytowe napięcie, więc możliwe, że jednak użyjemy. Jest lekko cieplejsza w dotyku. Czyli możliwe, że jeszcze się nie żarzy, ale coś tam się dzieje. To się mówi. Żebym dał... Damy troszeczkę większe napięcie. Czemu 16? Damy 14,7, takie maksymalne 13,5. Dobra, zobaczmy. Daje bardzo szybko radę to przycisnąć. Dobra. Tyle w temacie. Nic to nie zmieniło za dużo. Żarówka jedynie troszeczkę ograniczyła prąd i napięcie, z jakim tutaj mamy do czynienia, więc dobry ogranicznik prądu, bo jakby to nazwać, filament żarówki działa tak, że im wyższą temperaturę ma, tym większą oporność, czyli jakbym zrobił zwarcie na klemach, to ona by się rozświetliła, bo by było jakby pełne przejście. Czyli to działa jako takie zabezpieczenie nadprądowe, powiedzmy, do pewnego rozmiaru, bo jakbym dał mniejszą żarówkę, co zaraz zrobię, bo test jest na tyle fajny, że nie chcę tego zepsuć, więc wstawię zaraz mniejszą żarówkę. No i dobrze, dałem żarówkę 100, nie będzie na pewno widać, na tych żarówkach to jest tak napisane, o widać 100 W. To była 200, a to będzie 100 i ten sam test. Napięcie na akumulatorze, prąd zerujemy. O. Dłużej ładuje. Szkoda, że miałem kamerę w złym miejscu skierowane. Bo było fajnie widać, że się cała podświetliła. No ja. Jeszcze mniejszym prądem ładuję. I jeszcze niżej napięcie spada. Ale nie nagrzewa się na tyle, żeby coś się tutaj działo konkretniejszego. Jedynie, nie, to jest to samo. Spróbuję jeszcze, mam 40, więc na pewno będzie widać. No i dobrze, mam żarówkę naszykowaną. 40. Tym razem będę patrzył na żarówkę. Napięcie na akumulatorze. Tak, żeby było fajnie widać. Świeci. I... bierzemy 16 W.
Ładujemy cały czas 0,4 ampera około i cały czas ładuje, bo żarówka ogranicza nam prąd i napięcie wygląda coś około 15 V. Czyli 40 W jest idealnie dobrane do tego, co my potrzebujemy. Może jakbym miał 75, to by było jeszcze lepiej. Jak widać, coś tam podładowuje go, ale nie aż tak intensywnie, bo teoretycznie ładujemy niecałymi 14 watami. Nie bucz. No, chyba bateria mi zdechła w mierniku. Albo coś mu nie pasuje. Coś mu chyba nie pasowało. No i dobra. I dalej ładujemy. Czyli jak to się idzie okrzesać takiego potwora. O, zaś się wyłączył. Idzie okrzesać potwora żarówką. Znaczy było widać, jak między włączeniem a wyłączeniem. Teraz fajnie szybko podbija procenty, już jest 91. O, gaśnie. Napięcie spada, za chwilę powinno się zaś załączyć i zaświeci. Czyli, jak to się mówi, idzie. Dobra żarówka i idzie okrzesać prąd. Bo teraz się rozładowuje, zaraz zobaczymy, jaki będzie prąd. Około 0,5 ampera. Mniejszy niż ostatnio. Dobra. Test uznaję za udany. Więc ewentualnie, jakby ktoś był zainteresowany, mogę troszeczkę więcej zgłębić temat z żarówkami. Bo widać, że idzie sobie bardzo prosto pomóc. Tylko, że nie każdy teraz ma jeszcze takie zwykłe żarówki w domu. Bo myślę, że z LEDami to nie wyjdzie, bo tam jest całkowicie to na innej zasadzie. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie do końca. Może ktoś wytrwał. Lajki, subskrypcje, polubienia, mile widziane, komentarze. Komentujcie, co o tym uważacie, czy coś mam jeszcze z tym takim zestawieniem zrobić. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.